Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, mija już rok od czasu, kiedy firma Budimex rozpoczęła realizację budowy obwodnicy Suwałk. Po tym okresie umówiłem się na spotkanie z dyrektorem kontraktu, i aby go zapytać, jak przebiega realizacja. Zapraszam Państwa serdecznie na rozmowę. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Witam Panie Dyrektorze. Mamy rocznicę rozpoczęcia budowy obwodnicy Suwałk i zwracam się z pytaniem, jak postępy pracy podczas realizacji. Rzeczywiście 2 lutego 2017 roku rozpoczęliśmy roboty. Także ponad miesiąc temu minął rok. Myślę, że w pełni ten rok wykorzystaliśmy. Cały ten poprzedni sezon podczas tego sezonu udało nam się zrealizować roboty na duży zakres. Oceniam zaawansowanie robót na 55%. Wszystkie zaplanowane roboty na ten okres zostały zrealizowane, zarówno w zakresie robót drogowych, mostowych, a także usuwania kolizji branżowych oraz budowy infrastruktury drogowej. Z tego, co mi wiadomo, nawierzchnia obwodnicy będzie wykonywana technologią betonową. Jest to w miarę świeża technologia, przynajmniej zastosowana w Polsce. Jakie ma zalety? Można tutaj powiedzieć o dwóch grupach zalet. Pierwsza to jest zalety dla użytkowników tych dróg. Przede wszystkim ze względu na jej kolorystykę. Ta nawierzchnia jest jaśniejsza w stosunku do nawierzchni bitumicznych. To sprawia, że widoczność podczas jazdy nocnej dla kierowców jest zdecydowanie lepsza. Druga rzecz, ta nawierzchnia charakteryzuje się też bardzo dobrymi własnościami przeciwpoślizgowymi. Jeśli chodzi o, również uważam, bardzo ważną zaletą jest kwestia utrzymaniowa. Szacuje się, że koszty utrzymania takiej nawierzchni będą znacznie niższe niż nawierzchni bitumicznych. Na przykład pierwsza ingerencja w taką nawierzchnię następuje po około 8-10 latach i to ona będzie dotyczyła tylko ewentualnej wymiany uszczelnień, szczelin dilatacyjnych, poprzecznych i podłużnych. Jeśli nie ma ubytków mechanicznych wynikających z jakichś uszkodzeń podczas wypadków drogowych czy tego typu zdarzeń, praktycznie ta nawierzchnia jest trwała i nie wymaga jakichkolwiek napraw. Mija zima, prawda? Państwo ruszą teraz z powrotem z pełną energią, tak jak cały rok ubiegły Państwo pracowali. Z czego możemy się spodziewać? Jakich utrudnień? Tak. Czekamy, że ta zima powinna się za chwilę skończyć. Jeszcze w marcu przystąpimy do pierwszych robót przygotowawczych w zakresie robót drogowych, a w kwietniu planujemy rozpocząć pracę głównie to, co dla mieszkańców będzie istotne, na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi. Mamy te drogi wojewódzkie 652, 653, 655 i tutaj pojawia się utrudnienia polegające na w kolejnych zmianach organizacji ruchu tymczasowych. Będziemy wprowadzali tymczasowe organizacje ruchu polegające na wydłużeniu niektórych objazdów. W tej chwili ruch też odbywa się po objazdach, ale ze względu na konieczność budowania głównie rond w tych lokalizacjach będziemy musieli te objazdy wydłużyć, więc mieszkańcy będą musieli się liczyć z jakimiś dodatkowymi utrudnieniami, ale będziecie Państwo mogli to na bieżąco obserwować i odpowiednie informacje będą z odpowiednim wyprzedzeniem ogłaszane. I oczywiście zwracać uwagę na pojazdy budowy, bo jak się przyjeżdża koło takich węzłów objazdami, jest tych pojazdów. Dziękuję za to pytanie, bo to bardzo ważna kwestia. Rzeczywiście na każdym skrzyżowaniu też stoją znaki mówiące o wyjazdach z budowy, więc tutaj należy się
spodziewać, że w każdej chwili pojazd budowy, czy to samochody ciężarowe, czy maszyny budowlane, będą się przemieszczać w tych miejscach, więc bardzo prosimy rzeczywiście o szczególną uwagę. No i to z mojego spostrzeżeń, przejeżdżając przez takie węzły, zawsze widziałem osoby, które kierują, pilnują, aby te przejazdy na tych węzłach, na tych objazdach odbywały się bezpiecznie. Dokładnie tak. Organizacja ruchu przewiduje wprowadzenie osób do kierowania ruchem i my oczywiście ten wymóg wypełniamy. Panie dyrektorze, w zeszłym roku już Państwo wylewali nawierzchnię betonową. Wiązało się to z pewnymi ograniczeniami w ruchu, utrudnieniami dla mieszkańców. Czy są planowane kolejne takie etapy? Tak, tak. Tak jak wspomniał, w zeszłym roku w lipcu wykonywaliśmy nawierzchnię betonową na odcinku B, to jest ten odcinek pomiędzy ulicą Reja a ulicą Pułaskiego. I wtedy wystąpiliśmy o zgodę na poruszanie się lewym pasem przez ulicę Utratę dla pojazdów dowożących beton do nawierzchni betonowej. Wiąże się to z tym, że czas na wbudowanie takiej mieszanki betonowej jest tylko około 45 minut, więc każdy przestój bardzo negatywnie wpływa na jakość takiej mieszanki. I rzeczywiście najbliższe nasze plany na ten rok to są okres wakacyjny, kiedy chcemy wykonywać nawierzchnię betonową już na całym zadaniu, czyli od początku odcinka na połączeniu z obwodnicą Augustowa, aż po wykonany w zeszłym roku odcinek w okolicach ulicy Reja. I tutaj planujemy również wystąpić o zgodę na poruszanie się lewym pasem tylko dla tych pojazdów dowożących ten właśnie beton do nawierzchni betonowej. Stąd może Państwo zwrócili uwagę, że podczas tamtego okresu, jak i w tej chwili są jeszcze te znaki, które zostały pozostawione celem wykorzystania w kolejnym okresie, które dopuszczają ruch samochodów ciężkich dowożących beton na naszą inwestycję. Będzie to okres wakacyjny, mam nadzieję, że nie będzie to jakoś w znacznym stopniu było utrudnieniem dla mieszkańców. I tutaj prośba do naszych mieszkańców, aby wręcz ułatwiali przejazd po prostu takim pojazdom. Bardzo by nam zależało na tym. Panie dyrektorze, wspominał Pan o zaletach tej nawierzchni betonowej. Czy są jakieś może wady? Może tak żartobliwie powiem o wadach, przekonamy się za kilkadziesiąt lat, kiedy będziemy przez ten długi okres je użytkować. No jest to w naszym kraju chyba dość nowy element, zwłaszcza w naszym regionie. Ale wydaje mi się, że zalet jest więcej niż wad. Jedynie takim problemem może być to, że firm wykonawczych, które realizują samo nawierzchnię betonową, nie ma w Polsce za dużo i wyspecjalizowanych firm. I to może być jakimś problemem. No mam nadzieję, że bardzo małym. Ja ze swoich spostrzeżeń, kiedy czasami się zdarzało, jeździłem po takich nawierzchniach, mam takie odczucie, że ona jest troszeczkę głośniejsza podczas jazdy. Tak, rzeczywiście może tak to wyglądać. Natomiast parametry na bieżąco również są sprawdzane, jeśli chodzi o wytwarzanie hałasu. I one też mieszczą się w normach. Dobrze. Na koniec myślę, że życzę pogody, bo pogoda tu jest chyba głównym czynnikiem wpływającym na realizację. Bardzo niecierpliwie czekamy na zakończenie się zimy. Jest to nam bardzo potrzebne, żeby naprawdę z pełnym zaangażowaniem wejść w nowy rok. Czyli oficjalne zakończenie budowy? Oficjalne zakończenie budowy w marcu 2019 roku. Życzę tego panu i wszystkim mieszkańcom naszego regionu. Dziękuję bardzo. Tak jak Państwo słyszeli, wszystko przebiega zgodnie z planem, a może nawet troszeczkę lepiej. Dużo zależy oczywiście od pogody. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i wszystkie czynności będą zrealizowane na czas. A tak dla ciekawości, zobaczcie Państwo, w jaki sposób wykonywana jest taka nawierzchnia betonowa. Zapraszam na film.
tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.